Dzisiaj sesja uroczysta, ale jak zwykle to bywa, chochlik nam spłatał figielka i nie mam dzwoneczka. Nie wiem, kto nam... Więc, że tak powiem, wirtualnie, symbolicznie otworzę 79. sesję Rady Miejskiej. 4 kwietnia 2024 jest to sesja uroczysta. Zacznijmy od sprawdzenia listy obecności. Bardzo proszę Państwa radnych o wciśnięcie przycisku obecność. O, mamy dzwoneczek, fajnie. Dobrze, możemy zamknąć listę. Na tą chwilę obradujemy w 20-osobowym składzie. Nieobecna radna Anna Bartoszewicz, znam powody nieobecności. Być może wydarzy się taka sytuacja, że jeszcze w trakcie obrad sesji dołączy do nas. Na tą chwilę 20-osobowy skład. Dobrze, dziękuję. I zanim jeszcze przejdę do porządku obrad, jak zawsze muszę poinformować Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem RODO dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki i obraz i jest transmitowana w internecie. Pełna klauzula informacyjna wywieszona jest na drzwiach wejściowych. Punkt pierwszy. Porządku obrad, który Państwu został dostarczony, zrealizowałem. Punkt drugi, wprowadzenie sztandaru gminy, odśpiewanie hymnu państwowego. Bardzo proszę Państwa o powstanie. Sztandar miasta i gminy Ożarów Mazowiecki wprowadzić. Baczność oczywiście. Do hymnu państwowego. Kiedy Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca prze... Hymnie. Baczność. Sztandar miasta i gminy Ożarów Mazowiecki wyprowadzić.
Spocznij, dziękuję. Dajcie spocznij. Dajcie spocznij. I teraz już całkiem oficjalnie, bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na obrady 79. uroczystej sesji Rady Miejskiej. Ostatnia sesja w 8. kadencji po 5,5 roku nieplanowanych przez nas tak długiej kadencji. Dobijamy do brzegu. Dzisiaj przed nami sprawozdania, które przedstawią za chwileczkę przewodniczący komisji. Następnie ja podsumuję ogólnie pracę Rady Miejskiej i przejdziemy już do podziękowań. Bardzo serdecznie witam Państwa radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam zarząd pana burmistrza Pawła Kanclerza, panią burmistrz Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak. Witam pana Dariusza Skarżyńskiego, również burmistrza. Witam panią Małgorzatę Piotrowską, skarbnik gminy. Witam panią Jolantę Niegrzybowską, sekretarza gminy. Witam pana mecenasa Mariana Sadurskiego. Witam panią Beatę Migda z Biura Rady. Witam pana Macieja Poligaja, który jak zawsze dzielnie przez te 5,5 roku dba o sprawy techniczne podczas obrad naszych sesji. Bardzo serdecznie witam osoby zasiadające naprzeciwko mnie po stronie publiczności. Witam przewodniczących osiedli, sołtysów. Bardzo serdecznie witam naczelników tutajszego Urzędu Miejscowego. Witam dyrektorów placówek podległych i samodzielnych. Witam w szczególny sposób dyrektorów naszej ożarowskiej oświaty, którzy wiem, że też przybyli na dzisiejsze obrady. Bardzo serdecznie witam służby mundurowe pana komendanta Straży Miejskiej Stanisława Ardesta, pana komendanta policji, chyba nie widzę, naczelnika i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. I wszystkich, których nie wymieniłem, przepraszam, według honorów, zaszczytów i funkcji, jakie piastują. Bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa witam. No i oczywiście witam internautów, bo też oglądają nas Państwo na żywo i później w odtworzeniach też można sobie to zobaczyć. Tak, mam informację, że mamy 30 osób online w tej chwili, także mamy rekord. W tej kadencji, ale bardzo mnie to cieszy. Tak jak na wstępie powiedziałem, dzisiaj oficjalnie kończymy tą sesją uroczystą, 5,5-letnią naszą kadencję. Oczywiście według naszego prawa kadencja trwa do końca kwietnia tegoż roku i wiem, że jeszcze jakieś komisje robocze się będą odbywały, bo tematy nie zostały zakończone, ale dzisiaj to symboliczny czas. Bardzo proszę, przechodzę do punktu sprawozdania. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z całej kadencji. Już mówię jako pierwszy pan przewodniczący Komisji Budżetowej. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Na wstępie powiem tylko, że kadencja była dość długa, 5,5 roku. Także proszę uzbroić się w cierpliwość. Podsumowanie pracy Komisji Budżetowej w kadencji 2018-2024. Komisja Budżetowa została powołana uchwałą nr 2/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 roku. W skład komisji weszli następujący radni: Bednarski Kamil, Dominiak Maria, Jędrzejczak Nina, Rutkowska Małgorzata, Toruszewski Lech. Na pierwszym posiedzeniu komisji o charakterze organizacyjnym, które odbyło się 29 listopada 2018 roku, członkowie komisji wyłonili przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przewodniczącym został pan Kamil Bednarski, a zastępcą przewodniczącego została pani Małgorzata Rutkowska. W 2018 roku Komisja Budżetowa odbyła jeszcze 4 posiedzenia, z czego 2 dotyczyły analizy projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, a 2 pozostałe posiedzenia dotyczyły opiniowania projektów uchwał na 3. i 4. sesję Rady Miejskiej. W 2019 roku Komisja Budżetowa odbyła 41 posiedzeń, w tym 4 wyjazdowe, na których obradowała w zakresie opracowanego przez członków Komisji Planu Pracy, który jest zawarty w protokole nr 6/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku,
a który to został przyjęty uchwałą numer 5, łamane na 46 na 19 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2019 roku. Szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji zostało zawarte w protokole numer 49 na 2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku. Komisja Budżetowa w 2019 roku zajmowała się również zagadnieniami nieobjętymi przyjętym planem pracy, a dotyczyły one analizy możliwości podłączenia gminy Ożarów Mazowiecki do sieci MPWiK w Warszawie w zakresie wodociągów i kanalizacji, analizy finansowej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście kończącej się umowy z aktualnym dostawcą usług i oczekiwanym wzrostem kosztów obsługi w kolejnym okresie objętym umową, retencji w aspekcie zagospodarowania wód opadowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, analizy zobowiązań finansowych gminy Ożarów Mazowiecki z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, analizy korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej. W 2020 roku Komisja Budżetowa odbyła 41 posiedzeń, które odbywały się stacjonarnie albo zdalnie za pośrednictwem urządzeń elektronicznych służących do transmisji obrazu i dźwięku. Konieczność odbywania posiedzeń zdalnych spowodowana była ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. Komisja obradowała w zakresie opracowanego przez członków Komisji Planu Pracy, który jest zawarty w protokole nr 47 na 20 z dnia 13 stycznia 2020 roku, a który to został przyjęty uchwałą nr 21 łamane na 215 łamane na 20 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2020 roku. Szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji zostało zawarte w protokole nr 89 łamane na 2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku. Komisja Budżetowa w 2020 roku zajmowała się również zagadnieniami nieobjętymi przyjętym planem pracy, a dotyczyły one: a) budowy przepraw kolejowych, wiaduktów wraz z rozbudową infrastruktury drogowej na terenie gminy Ożarów Mazowieckich w aspekcie poprawy komunikacji drogowej i zasad finansowania przedmiotowej inwestycji, spalarni odpadów komunalnych w aspekcie aktywizacji międzygminnego związku utrata lub podjęcia działań międzygminnych na płaszczyźnie innego porozumienia w celu rozważenia możliwości budowy spalarni odpadów komunalnych oraz pozyskania środków zewnętrznych na tego rodzaju inwestycje. Temat był realizowany wespół z Komisją Społeczno-Techniczną. C. Gospodarki wodnej gminy Ożarów Mazowieckich w aspekcie opracowania rozwiązań hydrologicznych mających na celu zapobieganiu negatywnym skutkom w sytuacjach nagłych i dużych opadów atmosferycznych, magazynowanie wody w przypadku braku opadów i suszy, budowy zbiorników retencyjnych, a także podjęcia działań prawnych umożliwiających wykonywanie przez gminę Ożarów Mazowieckich prac konserwacyjnych na kanale ożarowskim oraz ustalenia stanu prawnego gminnej spółki wodnej w Ożarowie Mazowieckim i realizacji przez wyżej wymienioną jej statutowych celów. Temat był realizowany wespół z Komisją Społeczno-Techniczną. D. Analiza korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej. W 2021 roku Komisja Budżetowa odbyła 41 posiedzeń, które odbywały się, podobnie jak w 2020 roku, stacjonarnie albo zdalnie. Już nie będę przytaczał podstawy prawnej dotyczącej tego rodzaju rozwiązań. Komisja obradowała w zakresie opracowanego przez członków Komisji Planu Pracy, który jest zawarty w protokole nr 88 na 2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku, a który to został przyjęty uchwałą nr 35 łamane na 338 łamane na 21 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2021 roku. Szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji zostało zawarte w protokole nr 130 łamane na 2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku. Komisja Budżetowa w 2021 roku zajmowała się również zagadnieniami nieobjętymi przyjętym planem pracy, a dotyczyły one: spalarni odpadów komunalnych w aspekcie aktywizacji międzygminnego związku utrata lub podjęcia działań międzygminnych na płaszczyźnie innego porozumienia w celu rozważenia możliwości budowy spalarni odpadów komunalnych oraz pozyskania środków zewnętrznych na tego rodzaju inwestycje. Była to kontynuacja tematu realizowanego wespół z Komisją Społeczno-Techniczną w roku 2020. Zajmowała się również gospodarką wodną gminy Ożarów Mazowieckich w aspekcie opracowania rozwiązań hydrologicznych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom w sytuacjach nagłych i dużych opadów atmosferycznych, magazynowania wody w przypadku braku opadów i suszy, budowy zbiorników retencyjnych.
a także kontynuowaniem działań prawnych umożliwiających wykonywanie przez Gminę Ożarów Mazowiecki prac konserwacyjnych na kanale ożarowskim oraz ustalenie stanu prawnego gminnej spółki wodnej w Ożarowie Mazowieckim i realizacji przez wyżej wymienioną jej statutowych celów. W tym przypadku był to kolejny temat kontynuowany z Komisją Społeczno-Techniczną. Komisja ponadto zajmowała się problemem dzikich wysypisk, to jest nieprzygotowanych pod względem technicznych miejsc, w których gromadzone są odpady bez zgody odpowiednich władz, w zakresie podjęcia odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie tego procederu. Wizytacją schroniska dla bezdomnych zwierząt imienia Zofii Romana Witkowskich z siedzibą przy ulicy Brwinowskiej 48 w Milanówku w aspekcie umowy numer WOŚiR 272/17/2020 zawartej w dniu 27 listopada 2020 roku pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a Fundacją imienia 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą przy ulicy Podkowińskiej 2 w Warszawie, dotyczącej m.in. przyjmowania odłowionych na terenie gminy bezdomnych psów na czas nieokreślony i opiekę nad nimi. Zajmowała się Krajowym Zasobem Nieruchomości w zakresie uczestnictwa Gminy Ożarów Mazowieckich w programie społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM, to jest programie budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem gruntów Skarbu Państwa, i analizowała korespondencję wpływającą do Rady Miejskiej. W 2022 roku Komisja Budżetowa odbyła 40 posiedzeń, które odbywały się ponownie stacjonarnie albo zdalnie. Tutaj ponownie nie będę przytaczał podstawy prawnej. Komisja obradowała w zakresie opracowanego przez członków Komisji Planu Pracy, który jest zawarty w protokole nr 129/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku, a który to został przyjęty uchwałą nr 48/458/22 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2022 roku. Szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji zostało zawarte w protokole nr 173/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku. Komisja Budżetowa w 2022 roku zajmowała się również zagadnieniami nieobjętymi przyjętym planem pracy, a dotyczyły one uczestnictwa Gminy Ożarów Mazowieckich w programie społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM, to jest programie budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem gruntów Skarbu Państwa, zaprezentowanym przez przedstawicieli Krajowego Zasobu Nieruchomości, analizą dokumentacji dotyczącej kosztów i ilości wykonanych szczepień przeciwko grypie oraz COVID-19 w Gminie Ożarów Mazowieckich w 2021 roku, działaniami podejmowanymi przez Gminę Ożarów Mazowieckich w związku z wojną na Ukrainie, a w szczególności przeznaczeniem Centrum Widowiskowo-Sportowego Gminy Ożarów Mazowieckich w Kręczkach na tymczasowe miejsce zakwaterowania dla uchodźców oraz brakiem na dzień 20 marca 2022 roku aktów normatywnych i przepisów wykonawczych regulujących sposób postępowania z uchodźcami, w szczególności w zakresie rejestracji tych osób oraz źródeł finansowania pomocy, przygotowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowieckich, szeroko rozumianą gospodarką hydrologiczną na terenie Gminy Ożarów Mazowieckich, w szczególności prowadzeniem gminnego programu Moja Woda, mającego na celu dofinansowanie na zakup infrastruktury magazynującej wodę dla mieszkańców posiadających domy jednorodzinne i szeregowe. Temat był realizowany wespół z Komisją Społeczno-Techniczną. W 2023 roku Komisja Budżetowa odbyła 45 posiedzeń, w tym 4 wyjazdowe. Komisja obradowała w zakresie opracowanego przez członków Komisji Planu Pracy, który jest zawarty w protokole nr 169/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku, a który to został przyjęty uchwałą nr 63/584/23 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2023 roku. Szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji zostało zawarte w protokole nr 216/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku. Komisja Budżetowa w 2023 roku zajmowała się również zagadnieniami nieobjętymi przyjętym planem pracy, a dotyczyły one planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego nr 0011 część 3, ze szczególnym uwzględnieniem sieci dróg, ich przebiegu i planowanej szerokości pasów drogowych, planowanych powierzchni biologicznie czynnych, wysokości dla budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych, powierzchni dla usług handlu, ilości miejsc parkingowych dla poszczególnych przeznaczeń i tym podobne. Programu społecznego pod nazwą Ożarowska Karta Mieszkańca członkowie komisji zaprezentowali własne stanowisko w tym zakresie.
zagadnienia dotyczącego gospodarki wodnej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki realizowanego wespół z Komisją Społeczno-Techniczną i w konsekwencji złożenia przez Komisję Budżetową i Komisję Społeczno-Techniczną wniosku do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok o wprowadzenie programu pod nazwą Gminna Woda, mającego na celu dofinansowanie na zakup infrastruktury magazynującej wodę dla mieszkańców posiadających domy jednorodzinne, szeregowe i tym podobne. Istotą programu jest zachęcenie mieszkańców do zagospodarowania wód opadowych na terenach własnych posesji. Projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki, analizy projektu audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego opracowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przesłanego do gminy Ożarów Mazowiecki za pismem z dnia 17 października 2023 roku, znak WAW PS 4111-13-2023-PS i analizą korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej. W 2024 roku, stan na 3 kwietnia 2024 roku, Komisja Budżetowa odbyła 11 posiedzeń w zakresie opracowanego przez członków Komisji Planu Pracy, który jest zawarty w protokole nr 214/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku, a który to został przyjęty uchwałą nr 76/700/24 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2024 roku. Komisja zajmowała się następującymi sprawami. A. Przygotowaniem planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany z uwagi na upływającą z końcem kwietnia 2024 roku kadencję Rady Miejskiej. Projektem MPZP Miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego nr 0011 część 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2023 rok, opiniowaniem projektów uchwał na 76. sesję Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia bieżącego roku, analizą umorzeń podatkowych w 2023 roku. Członkowie Komisji odbyli posiedzenie wyjazdowe w celu zapoznania się z realizacją inwestycji pod nazwą rozbudowa szkoły podstawowej w Umiastowie przy ulicy Umiastowskiej 74 wraz z zagospodarowaniem terenu działek numer ewidencyjny 60 i 61/2, obręb 0023, jednostka ewidencyjna 143206 Umiastów. Opiniowaniem projektów uchwał na 77. sesję Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lutego bieżącego roku, gospodarką mieszkaniową w zakresie sprzedaży lokali komunalnych objętych bonifikatą, analizą korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej, opiniowaniem projektów uchwał na 78. sesję Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 marca bieżącego roku, sporządzeniem sprawozdania z Komisji Budżetowej w kadencji 2018-2024 według stanu na dzień 3 kwietnia 2024 roku. W okresie od dnia 29 listopada 2018 roku do dnia 3 kwietnia 2024 roku Komisja Budżetowa odbyła 224 posiedzenia. Szczegółowe informacje dotyczące procedowanych przez Komisję zagadnień zawarte są w protokołach z posiedzeń Komisji, które są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Na zakończenie w imieniu Komisji Budżetowej dziękuję panu burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi wraz z całym zarządem, naczelnikom wydziałów, kierownikom i pracownikom urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę i pomoc merytoryczną w pracach komisji. Dziękuję sołtysom i przewodniczącym osiedli za ciężką pracę w terenie naszej gminy. Dziękuję członkom Komisji Budżetowej za sumienną pracę, pozostałym radnych za współpracę. Szczególne podziękowania dla pani Beaty Migdy za to, że to wszystko trzymała w kupie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawienie szczegółowego sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej i proszę o przedstawienie sprawozdania pani Komisji Obywatelskiej, pani przewodnicząca Dorota Jaworska. Proszę. Komisja Obywatelska powołana została uchwałą nr 2/9/18 z dnia 29 listopada 2018 roku. W składzie Dorota Jaworska przewodnicząca, Tadeusz Pytkowski wiceprzewodniczący, Adrian Antosiewicz, Anna Bartoszewicz oraz Grażyna Szymankiewicz członkowie.
Komisja w trwającej 8 kadencji Rady Miejskiej, 8 kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim obyła 281 posiedzeń, realizując plany pracy zatwierdzane każdego roku uchwałami przez Wysoką Radę. Komisja poruszała wiele kwestii, a w szczególności zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, analizą sprawozdań oraz funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Domu Kultury Uśmiech wraz z filiami, Centrum Widowiskowo-Sportowego Arena Ożarów, Straży Miejskiej, Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego oraz filiom, Ożarowskich Basenów Letnich, Karty Rodziny 3+, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opieką zdrowotną na terenie gminy, między innymi szczepienia przeciwko grypie 50+, szczepienia przeciwko COVID-19 i pilotażowym programem rehabilitacji 65+. Gminnym programem opieki nad zabytkami dla gminy Ożarów Mazowiecki, korespondencją, regulaminem korzystania z terenów zielonych, szeroko rozumianą oświatą w tym inwestycjami takimi jak budowa szkoły podstawowej w Ołtarzewie, rozbudowa szkoły podstawowej w Umiastowie, Duchnicach i Święcicach, termomodernizacja szkoły podstawowej w Puchocinie, budowa przedszkola na ulicy Tęczowej oraz bieżącymi remontami w placówkach oświatowych. Bieżące zestawienia i raporty przesyłane z Biura Oświaty dotyczące aktualnych stanów zatrudnienia oraz liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Raportami o stanie gminy, analizą sprawozdań z wykonania budżetu w poszczególnych latach, dowozem dzieci do szkół na terenie gminy, corocznymi akcjami Lato i Zima w mieście, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, gospodarką odpadami oraz gminnymi punktami zbierania odpadów problemowych. Posiedzenia Komisji Obywatelskiej miały charakter stacjonarny i wyjazdowy, a w okresie pandemii online. Ponadto członkowie komisji pełnili cyklicznie dyżury ustalone przez Biuro Rady Miejskiej. Członkowie komisji kierują słowa podziękowania i uznania dla zarządu, naczelników, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, a także pani Beacie Migda za pomoc, współpracę i zaangażowanie w okresie całej kadencji. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania Komisji Obywatelskiej. Ja w celach porządkowych tylko powiem, że do grona radnych dołączyła pani radna Anna Bartoszewicz i już od pewnego czasu obradujemy w składzie 21-osobowym, czyli w pełnym składzie. Dobrze. Poproszę teraz o odczytanie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej pan przewodniczący Sławomir Kowalski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie tak długo z mojej strony jak przy sprawozdaniach rocznych. Niemniej jednak trochę informacji chciałbym przekazać. Komisja Gospodarcza powołana została uchwałą nr 2/10/18 z dnia 29 listopada 2018 roku, a w jej skład wchodzą radni Sławomir Kowalski przewodniczący, Krystyna Tenderenda wiceprzewodnicząca, Marcin Sowicki, Jacek Rosłon, Tadeusz Śmigiel członkowie. Komisja Gospodarcza w okresie całej bieżącej kadencji, to jest od dnia 29 listopada 2018 roku do dnia 3 kwietnia 2024 roku, odbyła łącznie 228 posiedzeń, realizując na podstawie planów pracy zaplanowane tematy znajdujące swoje odzwierciedlenie w protokołach, w poszczególnych protokołach publikowanych na stronie BIP. W protokołach tych zawarte zostały szczegółowe informacje dotyczące podjętych działań czy złożonych wniosków. Ponadto inicjatywa komisji zawarta została w składanych całorocznych sprawozdaniach z jej działalności. W załączeniu przedstawiony został wykaz zrealizowanych przez komisję zagadnień z ilością odbytych posiedzeń. Opiniowanie projektów uchwał 76 posiedzeń. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 40 posiedzeń. Bezpieczeństwo na terenie gminy 34 posiedzenia, gospodarka przestrzenna 11 posiedzeń, plany pracy komisji na poszczególne lata 6 posiedzeń,
Sprawozdania komisji za poszczególne lata 6 posiedzeń. Opiniowanie projektów budżetu na poszczególne lata 17 posiedzeń. Ocena wykonania budżetu za poszczególne lata wraz z analizą treści raportu o stanie gminy 18 posiedzeń. Inwestycje oświatowe 2 posiedzenia. Spalarnie odpadów komunalnych 1 posiedzenie. Sprawy organizacyjne plus korespondencja kierowana do komisji 16 posiedzeń. Sprawozdanie za kadencję 1 posiedzenie. Ponadto w powyższym okresie członkowie komisji podjęli inicjatywy uchwałodawcze, przygotowując 16 projektów uchwał. 6 projektów uchwał w sprawie zatwierdzeń planów pracy komisji na poszczególne lata na drukach numer 43, 222, 347, 480, 606 i 724. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022 na druku numer 260. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ożarów Mazowiecki na druku 261. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ożarów Mazowiecki na druku numer 308. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ożarów Mazowiecki na druku numer 356, który zastąpił projekt na druku numer 308. To taka procedura była z uwagi na procedowanie treści z organem nadzoru. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Ożarowie Mazowieckim na druku numer 491. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022 na druku numer 501. Tutaj zmiana spowodowana była wydłużeniem terminu na sprzedaż lokali wyznaczonych przez burmistrza budynka. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Broniszach na druku numer 581. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Strzykułach-Kaputach na druku numer 690. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Strzykułach-Kaputach na druku numer 603, który zastąpił projekt na druku numer 690, który większością głosów Rady został zdjęty z porządku obrad sesji. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w wyznaczonych budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na druku numer 762. Ten projekt został usankcjonowany uchwałą na ostatniej sesji, a miał na celu wydłużenie terminu umożliwiającego wykup przez najemców lokali w budynkach wyznaczonych przez burmistrza do sprzedaży. Realizując plany pracy komisja odbywała zarówno posiedzenia stacjonarne, jak i wyjazdowe. I tutaj chciałbym jeszcze dodać, w związku z tym, że pan przewodniczący Komisji Budżetowej tak szeroko rozbudował sprawozdanie, ja nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i podać kilku kwestii. A obiecał pan przewodniczący coś? Proszę? Obiecał pan coś? No, jest krótko. Oj. Komisja podjęła również szereg działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy, takich jak między innymi wniosek o przebudowę skrzyżowania w Święcicach z montażem sygnalizacji świetlnej, to jest skrzyżowanie drogi krajowej 92 z ulicą Warszawską, wniosek o montaż sygnalizacji przy szkole w Święcicach w osi ulicy drogi krajowej 92, remont chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej w Święcicach i tutaj działania były podjęte wspólnie z Komisją Obywatelską. Przebudowę skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Floriana i Strażacką z propozycją koncepcji przebudowy tego skrzyżowania złożoną przez członków komisji. Wymiany oświetlenia z tradycyjnego na LED-owe. Doświetlenie przejść dla pieszych, przebudowę skrzyżowań ulicy Poznańskiej z ulicą Strzykulską, Konotopską i ulicą Radziwiłłów. Doświetlenie odcinka drogi krajowej 92 na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Sadowej w Jawczycach. No ale tego nie mogliśmy zrezygnować z uwagi na zaporowe warunki ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Część wniosków została zrealizowana, a część, mam nadzieję, uda się zrealizować w najbliższej kadencji. W tym miejscu, kończąc panie przewodniczący, chciałbym bardzo serdecznie
podziękować całemu zarzędowi, naczelnikom, kierownikom i pracownikom urzędu oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, jak i radnym za współpracę i zrozumienie przy realizacji przez komisję zagadnień oraz składanych wniosków. Szczególne podziękowanie dla pani Beaty Migda z Biura Rady Miejskiej za pomoc, cierpliwość i zaangażowanie przy realizacji przez komisję zaplanowanych zagadnień. Chciałbym tylko w tym miejscu dodać, że treści podziękowań nie były uzgadniane w poszczególnych komisjach. No, dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Gospodarczej. Pora na sprawozdanie Komisji Społeczno-Technicznej, które przedstawi przewodniczący tej komisji, pan Jan Mikołajczyk. Bardzo proszę. Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno-Technicznej 8 kadencji Rady Miejskiej w latach 2018-2023. Komisja Społeczno-Techniczna ukonstytuowała się 29 listopada 2018 roku. Protokół nr 1 przez 18 z dnia 29 listopada 2018 roku. Skład komisji weszł. Mikołajczyk ja, przewodniczący komisji. Szylenbon Zbigniew, wiceprzewodniczący komisji. Karol Grzegorz, członek komisji. Kędzierski Janusz, członek komisji. Oskarko Rajmund, członek komisji. Zaplanowana 5-letnia kadencja Rady Miejskiej miała się zakończyć na jesieni 2023 roku. Ze względu na wybory parlamentarne w październiku 2023 roku termin wyborów samorządowych został przesunięty na 7 kwietnia 2024 roku. W okresie od 29 listopada 2018 roku do 7 kwietnia 2024 roku Komisja Społeczno-Techniczna odbyła 202 posiedzenia, w tym 71 posiedzeń opiniujących projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. W okresie pandemii komisja pracowała zdalnie. Na posiedzeniach tematycznych komisja zajmowała się głównie tematami dotyczącymi zagospodarowania wód opadowych na terenach zurbanizowanych oraz małą i dużą retencją, b. stanu dróg gminnych, c. analizy planu gospodarki niskoemisyjnej i efektami jego realizacji, d. analizy projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, e. gospodarki wodno-kanalizacyjnej, f. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, g. transformacją energetyczną, k. repatriacją. Komisja Społeczno-Techniczna wraz z Komisją Budżetową szczególną uwagę skupiła na zagospodarowaniu wód opadowych i problemach z miejscowymi podtopieniami w czasie ulewnych deszczy. Liczne dyskusje na ten temat zaowocowały następującymi rozwiązaniami. Zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Objęciem stałą konserwacją kanału Ożarowskiego przez gminę Ożarów Mazowiecki po podpisaniu umowy z Wodami Polskimi. Przejęciem rowu przy ulicy Szkolnej, który jest retencją dla przepełnionego w czasie nawalnych deszczy kanału Ożarowskiego. Ujęciem w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 0011 miejsca na budowę zbiornika retencyjnego na biegu kanału Ożarowskiego celem zatrzymania nadmiaru wód opadowych przed miastem. Zobligowaniem firm zlokalizowanych przy ulicy Ceramicznej do przebudowy swojej instalacji burzowej i wykonanie kanału tłocznego kierującego wody opadowe do rowu U6 poprzez staw zlokalizowany w Gołaszewie. Inwestycja ta w znacznym stopniu poprawiła sytuację z poziomem wód w Gminiankach przy Ceramicznej oraz na terenach rolnych przy ulicy Południowej. Przekierowaniu ścieków komunalnych do Warszawy, które wpływały z terenu wschodniej gminy do Szczalni w Broniszach, również w znacznym stopniu odciążyło kanał Ożarowski. Obie komisje zainicjowały też wprowadzenie gminnego programu Moja Woda, który ma za zadanie popularyzację gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na własnych posesjach. Program ten powinien w 2024 roku wejść do realizacji. Komisja zajmując się tematem dróg gminnych, szczególną uwagę zwracała na drogi wymagające pilnego remontu. Analizując plany gospodarki niskoemisyjnej, jak i
projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Komisja oceniała stopień realizacji założeń ujętych w planach, jak i skutecznie postulowała do burmistrza o stworzenie stanowiska głównego energetyka gminy, który by te programy koordynował i na bieżąco monitorował. Sprawa jest ważna, ponieważ zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ostatnich latach w związku z wybuchem wojny w Ukrainie stało się problemem szczególnej uwagi. Komisja w bieżącym roku zajmowała się również tematem transformacji energetycznej i rozważała możliwość przystąpienia gminy Ożarów Mazowieckich do klastra energetycznego. Decyzję w tym temacie podejmie już po wyborach nowa Rada Miejska. Realizując temat z gospodarki wodno-kanalizacyjnej, komisja skupiała się na problemach szczelności kanalizacji sanitarnej, przedostawaniu się wód gruntowych do ścieków oraz wpuszczaniu wód opadowych do kanalizacji przez użytkowników. Proceder ten ponosi znaczne koszty zrzutów ścieków do oczyszczania. Komisji bliskie jest również zagadnienie repatriacji. W 2019 roku z inicjatywy komisji udało się sprowadzić czteroosobową rodzinę z Kazachstanu na teren Ożarowa Mazowieckiego, zabezpieczając dla niej mieszkanie. W 2023 roku również komisja wystąpiła z wnioskiem do burmistrza o zabezpieczenie mieszkania dla następnej rodziny repatriantów. Komisja zajmowała się również sprawami kierowanymi do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, jak i bezpośrednio do komisji. Ze wszystkich posiedzeń były sporządzone protokoły, które są dostępne na stronie BIP Ożarowa Mazowieckiego. To tyle w sprawozdaniu. Jeszcze jedno zdanie dodam, które mi tu umknęło całej komisji. Komisja, pracując nad planami przestrzennymi gminy, szczególną uwagę zwracała na szerokość dróg. Zaowocowało to w końcu w planie dla obszaru 0011, gdzie wszelkie drogi są już dość szerokie i również w tym planie są ujęte tereny zielone. Dziękuję bardzo. Przyłączam się do wszystkich podziękowań przewodniczących komisji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panu przewodniczącemu Janowi Mikołajczykowi. Pora na sprawozdanie komisji rewizyjnej, które przedstawi przewodniczący Jacek Rosłon. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie pracy komisji rewizyjnej w kadencji 2018-2024. Komisja rewizyjna została powołana uchwałą numer rzymskie 2 łamane przez 4 łamane przez 18 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 roku. W skład komisji wchodzą Rosłon Jacek, przewodniczący komisji, Kędzierski Janusz, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej, członkowie Dominiak Maria, Jaworska Dorota, Kowalski Sławomir, Szembaum Zbigniew, Rutkowska Małgorzata, Antosiewicz Adrian i Marcin Sowicki. W pierwszym roku kadencji, dokładnie w grudniu 2018 roku, komisja odbyła jedno posiedzenie i miało ono charakter organizacyjny. W okresie od 19 grudnia 2018 roku do 2 kwietnia 2024 roku komisja rewizyjna odbyła w sumie 180 posiedzeń, w tym 13 posiedzeń związanych ze sprawami organizacyjnymi, 137 posiedzeń związanych z kontrolami, w tym 23 w roku 2019, 18 kontroli w roku 2020, 27 posiedzeń kontrolnych w roku 2021, 32 posiedzenia w roku 2022, 29 posiedzeń w roku 2023 i 8 posiedzeń w roku 2024. 30 posiedzeń związanych z wykonaniem budżetu oraz absolutorium dla burmistrza gminy Ożarów Mazowieckich, 6 za rok 2018, 7 za rok 2019, 6 za rok 2020, 5 za rok 2021 oraz 6 za rok 2022. Komisja, jak wspomniałem, miała 137 posiedzeń związanych z kontrolami,
Pozwolę sobie nie odczytać tytułów tych kontroli, żeby nie przedłużać tak zacnego posiedzenia. Wszystkie tytuły kontroli są dostępne na BIP-ie. Pozwolę sobie dodać także, że ze wszystkich powyższych kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła stosowne protokoły pokontrolne, w których zawarła swoje uwagi, wnioski i zalecenia. Są one dostępne do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a także są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Kontrole zaplanowane w trakcie trwania kadencji zostały zrealizowane w znaczącej większości, nawet jeśli ich przeprowadzenie musiało być przeniesione na bardziej sprzyjający okres. Chodzi tu głównie o czas pandemii. A pozostałe, które głównie z przyczyn ograniczeń czasowych nie mogły dojść do skutku w roku 2023, zostały przełożone na kolejny rok i przewidziane zostały w planie pracy Komisji na rok 2024. W czasie swojej kadencji Komisja sporządziła 16 projektów uchwał, w tym 10 dotyczących wykonania budżetu za lata 2018-2022 i 6 w sprawie planu pracy Komisji w latach 2019-2024. Tyle statystyk. Chciałbym w tym miejscu i w czasie tego podsumowania tej kadencji, ale w moim przypadku także w ostatnim wystąpieniu w trakcie 10-letniego zaszczytnego przewodniczenia tej komisji rewizyjnej, zwrócić się z wyrazami uznania i wdzięczności do kilku osób, a przez te osoby także do osób, którymi jako przełożeni kierują. Dziękuję nade wszystko zarządowi z panem burmistrzem Pawłem Kanclerzem na czele za pomoc i ułatwienie pracy komisji zarówno w pracach kontrolnych, jak też absolutoryjnych, a także za naprawdę chętne przyjmowanie zaproszeń na posiedzenia komisji, a także wpadanie nawet wtedy, kiedy nie było zaproszenia, bo miałem wrażenie, że wtedy czujemy się jak u siebie w domu. Dziękuję bardzo. Szczególne podziękowanie kieruję do pana wiceburmistrza Dariusza Skarżyńskiego, który naprawdę cierpliwie znosił wszystkie prośby kierowane do niego przeze mnie w imieniu komisji, szczególnie te mniej poważne prośby, a czasem zwyczajnie bardziej upierdliwe. Dziękuję panie wiceburmistrzu. Pani skarbnik, dziękuję za znoszenie wszelakich wątpliwości członków komisji, cierpliwe wyjaśnianie zagadnień budżetu, szczególnie tym wytrwale pytającym i wciąż poszukującym. Pani sekretarz, za spokój i wsparcie merytoryczne, na które zawsze mogłem liczyć i mogliśmy. Pan mecenasowi za wszelkie porady i wsparcie w wątpliwościach związanych z funkcjonowaniem komisji. Dziękuję panom Piotrowi Malarczykowi, Łukaszowi Czyżowi, Jakubowi Ciećwierzowi, Dariuszowi Zemle, panu Warlemarowi Roszkiewiczowi, Dariuszowi Galantowi, Jackowi Andrzejczakowi i dyrektorom szkół i przedszkoli, a także ich współpracownikom, podwładnym, wydziałom i jednostkom za pomoc w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzaniu kontroli. Szczególne podziękowania kieruję do pani Beaty Migda. Powiem krótko o pani Beacie. Życzę każdemu Biuro Rady Miejskiej w Polsce takiego klejnotu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przed nami sprawozdanie komisji mojej ulubionej, Komisja Skarbu Wniosków i Petycji. Pani przewodnicząca Krystyna Tenderenda, bardzo proszę. Sprawozdanie z pracy komisji za okres od 2018 roku do 2024 roku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została powołana uchwałą nr 2/7/18 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 roku w składzie Bednarski Kamil, Jędrzejczak Nina, Karol Grzegorz, Mikołajczyk Jan, Oskierko Rajmund, Pytkowski Tadeusz, Szymankiewicz Grażyna, Tenderenda Krystyna. Po jej ukonstytuowaniu w wyniku jednogłośnego wyboru przewodniczącą komisji została radna Krystyna Tenderenda, a wiceprzewodniczącym Kamil Bednarski. Łącznie w czasie trwania bieżącej kadencji w okresie od 29 listopada 2018 roku do 2 kwietnia 2024 roku komisja odbyła 73 posiedzenia.
W 2019 roku komisja obradowała na 24 posiedzeniach. Wpłynęły 4 skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego 3 skargi dotyczyły poprzednio urzędującego kierownika, które były bezzasadne. Jedna skarga została pozostawiona bez rozpatrzenia. Jedna skarga na dyrektora GOSiR w Ożarowie Mazowieckim, która została rozpatrzona jako bezzasadna. 3 skargi na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, z czego jedna skarga została rozpatrzona jako zasadna, 2 skargi bezzasadne. W 2020 roku komisja odbyła 11 posiedzeń. Do komisji wpłynęły 2 skargi na burmistrza, które zostały rozpatrzone jako bezzasadne, oraz 2 petycje. W pierwszej petycji Koalicja Polska Wolna od 5G zwróciła się z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. Petycja została odrzucona. Druga petycja dotyczyła równego traktowania wszystkich mieszkańców w zapowiadanej akcji masowych szczepień przeciwko COVID-19. Komisja sporządziła stosowny projekt uchwały odnośnie powyższej petycji. W 2021 roku do komisji wpłynęły 3 petycje i 3 skargi. Komisja obradowała na 11 posiedzeniach. 2 petycje komisja postanowiła pozostawić bez rozpatrzenia oraz 1 petycja, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej 2 grudnia 2021 roku, a dotycząca utworzenia na terenie gminy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Petycja ta była procedowana na sesji Rady Miejskiej w 2022 roku. Została ona zaopiniowana pozytywnie. W 2022 roku komisja obradowała na 22 posiedzeniach. Wpłynęły 4 skargi i 6 petycji. 2 petycje zostały zaopiniowane pozytywnie. 3. petycja w sprawie ochrony drzew przy inwestycjach budowlanych lub drogowych w Ożarowie Mazowieckim została pozostawiona bez rozpatrzenia. 4. petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy komisja pozostawiła petycję bez rozpatrzenia. 5. petycja dotycząca likwidacji żłobka miejskiego komisja uznała za bezzasadną. 6. petycja dotycząca zatrzymania działań zmierzających lub skutkujących wycięciem drzew rosnących przy ulicy Parkowej obok szkoły podstawowej nr 2 oraz przy ulicy Szkolnej obok szkoły podstawowej nr 1 oraz nieprzyjmowanie takich działań w przyszłości. Komisja przeprowadziła ocenę tejże petycji. Działanie nie mieści się w kompetencji Rady Miejskiej i została ona przekazana do burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. W 2023 roku komisja obradowała na 4 posiedzeniach. Wpłynęła 1 petycja i 1 wniosek. Wniosek dotyczył przebudowy dworca w Ożarowie Mazowieckim. Odnośnie tego wniosku pan burmistrz poinformował, że gmina nie ma żadnego wpływu na nadzór nad inwestycją, że PKP ma oddzielne uprawnienia budowlane na inwestycje kolejowe. Gmina nie może nic nakazać kolei, ponieważ oni mają opracowany swój harmonogram prac. Działanie gminy w tej sprawie członkowie komisji uznali za racjonalne i wystarczające. 1 petycja dotycząca ulicy Źródlanej, członkowie komisji uznali ją za zasadną. Szersze informacje dotyczące posiedzeń komisji, skarg, wniosków i petycji znajdują się w protokołach i na stronie BIP. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy z nami współpracowali, panu burmistrzowi, który przychodził, uczestniczył również w posiedzeniach naszej komisji, całemu zarządowi, wszystkim naczelnikom, kierownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz radnym. Bardzo dziękuję wszystkim sołtysom, przewodniczącym zarządu osiedli, a w szczególności dziękuję pani Beacie Nigdzie. Pani Beato, bardzo ci dziękujemy za twoją cierpliwość, wytrzymałość i za twoje merytoryczne przygotowanie. I jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu komisji dziękuję. Bardzo dziękuję również panu mecenasowi, który często uczestniczył ze swoim wsparciem w naszych komisjach i posiedzeniach. Bardzo dziękuję. Chciałam z tego miejsca jeszcze bardzo serdecznie podziękować przewodniczącemu zarządu osiedla, panu Ryszardowi Majowi. Naprawdę to jest człowiek na medal. Jeżeli coś chciał załatwiać, on zawsze zadzwonił, poinformował. Często był na spotkaniach u pana burmistrza i naprawdę dużo się działo. Bardzo dziękuję jeszcze pani Ani, która często tutaj po zakończonej sesji musi po nas sprzątać. Dziękuję jeszcze raz wszystkim.
Bardzo dziękuję pani przewodniczącej Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji za przedstawione sprawozdanie. Żeby tradycji stało się zadość, po raz ostatni otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu, a kolejny punkt sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, powolutku zbliżamy się do końca ósmej kadencji samorządu, no więc tak jak powiedziałem na wstępie, czas na podsumowanie. Kadencja była długa i trudna. Długa, bo trwała pół roku. Trwa jeszcze w zasadzie pięć i pół roku. Roku dłużej, dobrze mówisz. Gdzieś mi ta piątka tu umknęła, 5,5 roku, do końca kwietnia jeszcze tego roku trwa, a trudna ze względu na tematykę, którą zajmowaliśmy się w jej trakcie oraz ze względu na wyzwania, z jakimi musieliśmy się zmierzyć. I tutaj mam na myśli okres, kiedy zostaliśmy zamknięci w domu z powodu pandemii spowodowanej wirusem COVID i później mieliśmy też bardzo przykre wydarzenie, które trwa nadal, czyli agresja Rosji na Ukrainę, plus do tego ogromna inflacja, która dotknęła wszystkie samorządy. Tak, więc naprawdę nie było łatwo. Na wstępie pozwolicie Państwo, że przypomnę trochę historii, a później przejdę już do statystyk. Pierwsza sesja Rady Miejskiej zwołana została przez komisarza wyborczego w dniu 22 listopada 2018 roku. Dokonano na niej w tajnym głosowaniu wyboru mojej osoby na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej oraz powołano prezydium Rady Miejskiej w osobach pana Lecha Toruszewskiego po mojej lewicy i pana Tadeusza Szmigla po mojej prawicy. W trakcie drugiej sesji Rady 29 listopada 2018 roku powołano składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej oraz dokonano wyboru przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji do Skarg Wniosków, Skarg i Petycji. Od tego momentu Rada Miejska rozpoczęła swoją merytoryczną pracę. Tak jak już nieraz padła ta liczba, Rada Miejska spotykała się na 78 sesjach tak zwanych roboczych. Dzisiaj mamy ostatnią, 79. uroczystą. W trakcie tej kadencji zwołałem dwie takie uroczyste sesje. Być może pamiętacie, pierwsza miała miejsce 22 czerwca 2022 roku, podczas której wręczone zostały tytuły honorowych obywateli gminy Ożarów Mazowiecki. Przypomnę, że był to tytuł dla pana Andrzeja Hulewicza i pana Andrzeja Bartkowskiego, prezesów firmy MCC Mazurkas, oraz dzisiejsza, kończąca ósmą kadencję naszego samorządu. Podczas roboczych posiedzeń Rady Miejskiej uchwalono 730 uchwał, podjęto 5 stanowisk, rozpatrzono 12 skarg. Do Rady Miejskiej, tak jak przed chwilą czytała pani przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wpłynęło w sumie 9 petycji. Za moim pośrednictwem państwo radni złożyli do burmistrza 52 interpelacje i zapytania. Udzieliliśmy pięciokrotnie wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. W trudnym covidowym okresie przewodniczący zmuszony był wydać 5 komunikatów, które regulowały zdalną pracę radnych, komisji oraz samych sesji Rady Miejskiej. W trakcie pracy tej kadencji powoływane były czasowe komisje doraźne. Przypomnę, że była to Komisja do Spraw Statutu i dwukrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, do spraw wyboru ławników do sądów powszechnych. W Radzie Miejskiej od początku kadencji zawiązały się i prężnie działały dwa kluby radnych, Klub Radnych Forum Samorządowe oraz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oba kluby prezentowały swoje stanowiska podczas sesji, między innymi w sprawach dotyczących budżetu, jego zmian, raportu o stanie gminy, absolutorium dla burmistrza i wielu jeszcze innych.
Bardzo trudnym okresem w pracy Rady był czas lockdownu w związku z pandemią wirusa COVID-19. Na mocy odpowiednich ustaw i rozporządzeń wstrzymano na chwilę funkcjonowanie urzędów państwowych, w tym Urzędu Miejskiego. Był to czas na przeorganizowanie pracy, aby można było obradować w trybie zdalnym. Było to, tak jak pamiętacie, trudne wyzwanie ze względów technicznych, ale też czysto ludzkich. Musieliśmy się uczyć obsługi nowych narzędzi, nowych programów, ale dzięki Państwa wytrwałości i determinacji szybciutko odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości i rozpoczęła się era zdalnej pracy Rady Miejskiej, która trwała kilka dobrych miesięcy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy naprawdę bardzo ciężko w tym okresie pracowali nad wdrożeniem systemu i narzędzi, które pozwoliły nam na zdalny tryb pracy. Tutaj na wysokości zadania stanął referat informatyki i na ręce pana Macieja ogromne podziękowanie oraz biuro rady. Tutaj pani Beata też robiła różne dziwne naprawdę czasami działania, żeby to wszystko, jak to się mówi w języku komputerowym, hulało. W trakcie tej kadencji podejmowaliśmy szereg ważnych tematów dla naszej wspólnoty. Najważniejsze z nich to oczywiście budżet gminy i jego zmiany oraz prognoza finansowa na kolejne lata, które omawialiśmy i procedowaliśmy. Wiadomo, że oprócz budżetu opiniowaliśmy i uchwalaliśmy różne programy prozdrowotne, techniczne, społeczne. Pracowaliśmy nad programami dotyczącymi zwierząt, bezdomności zwierząt, ochrony zabytków i wielu, wielu jeszcze innych. Wprowadziliśmy uchwałą ożarowską kartę mieszkańca, przekształcaliśmy, tworzyliśmy nowe placówki oświatowe, korygowaliśmy obwody szkół. Nabywaliśmy też w formie uchwał odpłatnie i nieodpłatnie szereg nieruchomości, odcinków wodociągów i kanalizacji. Rada Miejska wszczęła i uchwaliła wiele miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i tutaj przypomnę, że chyba moim zdaniem takim ogromnym sukcesem nas wszystkich było uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tak jak Państwo doskonale wiecie, jest to dokument strategiczny dla dalszego rozwoju gminy w kontekście tworzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Życie nie zna próżni. Okazuje się, że to studium za niedługo najprawdopodobniej z mocy prawa straci moc, ale uważam to za wielki sukces, bo prace trwały bardzo, bardzo długo nad uchwaleniem tego dokumentu. No i bardzo ważny też z mojego punktu widzenia, myślę, że i Państwo też podzielą moje zdanie, to była uchwała w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania dla terenu obręb 0011, część trzecia, Ożarów Wieś. Jest to zupełnie nowy obszar do zagospodarowania w obrębie naszego miasta. Ten plan pozwoli na stworzenie stref przemysłowych, zabezpiecza teren pod zieleń, pod skwery, strefy zielone wzdłuż kanału również zostały Ożarowskiego wyznaczone. Wyznacza, tak jak mówił pan przewodniczący Komisji Społeczno-Technicznej, nowe drogi, chodniki i to, co z punktu widzenia mieszkańców brakowało, nam i brakuje jeszcze, wyznacza prawie 10 hektarów pod przyszłe usługi, w tym usługi handlu, wszelakie usługi, jakie tylko przyjdą do głowy, więc już tutaj jesteśmy bardzo otwarci na propozycje. To tyle, jeżeli chodzi o historię, o statystykę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos a propos sprawozdania przewodniczącego? Nie widzę, dziękuję. Przechodzę do następnego punktu. Następny punkt, podziękowania. Na wstępie swojego wystąpienia chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, koleżankom, kolegom radnym Rady Miejskiej tej kadencji. Dziękuję za to, że mogliśmy przez te, uwaga, 5,5 roku, już się nie pomylę, wspólnie pracować dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję Wam wszystkim za rozwagę, za spokój, za zrozumienie wielu trudnych spraw, z którymi przyszło nam się wspólnie mierzyć. Dziękuję za wrażliwość, za szybką reakcję na krzywdę ludzką. Dziękuję za czujność. Co się stało?
Dobrze, dobrze, spokojnie. Przyjdzie na to też pora. Dyskusja nie została otwarta. Dokończę. Przyjdzie pora na mikrofon otwarty. Proszę mi pozwolić skończyć. Dziękuję Państwu radnym za czujność, za merytoryczną krytykę, której też nie brakowało, za wszelkie sugestie i uwagi kierowane do mnie i do moich tutaj dwóch wiceprzewodniczących. Panowie, teraz do Was dwa słowa. Dziękuję za to, że zawsze mogłem liczyć na Waszą pomoc. Jest to dla mnie szalenie ważne, że mogę z tyłu pleców czuć ten oddech współpracy. Dzięki Waszej pomocy i życzliwości udało się bez większych problemów sprawnie pokierować pracami Rady Miejskiej. Także bardzo serdecznie Panie Przewodniczący, dziękuję. Teraz słowa podziękowania w kierunku chwileczkę. Oddam mikrofon, obiecuję. Słowa podziękowania kieruję również w stronę przewodniczących osiedli i sołtysów. Państwo zawsze jesteście z nami, my jesteśmy z wami. Państwa praca w terenie, znajomość lokalnych problemów i spraw lokalnych sprawiała i sprawia, że nam wszystkim radnym łatwiej jest diagnozować, interweniować, załatwiać takim językiem popularnym, powiem, wiele spraw tych dotyczących naszych mieszkańców społecznych, gospodarczych, porządkowych i bezpieczeństwa i wielu, wielu, wielu jeszcze innych. Ja uważam, że warto mieć swoich ludzi w terenie. Dziękuję Państwu serdecznie za to. Teraz w stronę służb mundurowych kieruję swoje słowa, bo wiem, że są na sali. Chciałem Wam podziękować, Panie Komendancie, Panie Naczelniku, Panie Prezesie, za codzienną pracę w terenie, ale też za współpracę, bo współpraca układała nam się przepięknie. Dziękuję za czujność, za ofiarność, za bezinteresowność, za poświęcenie dla naszych mieszkańców. Także ogromny szacunek, panowie, oby tak dalej. Oddzielne podziękowania kieruję w stronę dyrektorów, naczelników, kierowników gminnych jednostek, naczelników wydziałów, pracowników naszego urzędu. Słuchajcie, z wami pracujemy na co dzień, tak jak z przewodniczącymi osiedli i sołtysami. Dzięki waszej merytoryce, dzięki waszej postawie życzliwości, wiele spraw, które na początku wydawały się trudne i nie do rozwiązania, okazywało się, że za chwileczkę idzie tą sprawę rozwiązać. Za to wam serdecznie jako przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu moich koleżanek i kolegów dziękuję za pracę, za angażowanie i tutaj również kłaniam się, ogromny szacunek. Są na sali dyrektorzy szkół, przedszkoli. Szanowni Państwo, co prawda, bądźmy szczerzy, rzadko widywaliśmy się na sesjach i na komisjach Rady Miejskiej, ale spokojnie. Świadczy to tylko o waszej wysokiej merytoryce i doskonałym zarządzaniu powierzonymi placówkami. Doskonale wiemy jako radni o tym, że dzięki waszemu oddaniu, waszej pracy codziennej nasze dzieciaki są bezpieczne i zdobywają wiedzę naprawdę na europejskim poziomie, co potwierdzają liczne certyfikaty w rankingu Lider Edukacji. Bardzo serdecznie państwo dyrektor, składam serdeczne podziękowania dla państwa dyrektorów. Przepraszam, emocje. Na koniec zostawiłem sobie podziękowania dla zarządu, tutaj już zwracam się w lewą stronę, dla zarządu gminy z burmistrzem i jednoosobowym zarządem szeroko rozumianym, tu mi Leszek podpowiada, Pawłem kanclerzem na czele. Słuchajcie, dziękuję za współpracę. Rzeczowe dyskusje, jasno określone cele, otwartość, pomysłowość, dobre serce i wiele, wiele życzliwości, merytoryki. Czasami były emocje, bo wiadomo, przez te 5,5 roku zdarzają się emocje, ale potrafiliśmy gdzieś stanąć obok tych emocji i wspólnie wypracować
cel, a przypomnę, że naszym celem jest mieszkaniec, tak? Jego dobro, jego komfort, zadowolenie i za tą postawę bardzo wam serdecznie, Jolu, też w twoją stronę się obrócę, jak najbardziej serdecznie dziękuję. Panie mecenasie, pani Beato, ogromny szacunek, naprawdę merytoryka, podejście prawdziwe, takie zawodowe. Ja wiem, że jestem zaopiekowany od strony technicznej, administracyjnej, za to ogromny dziękuję. I na zakończenie. Doskonale wiecie o tym, że za 3 dni idziemy do urn wyborczych, tak, rozpoczynają się wybory samorządowe. Praktycznie każdy z nas będzie się ubiegał o ponowne zaufanie naszych wyborców. Tym startującym życzę sukcesu wyborczego, a koledze Jackowi, który postanowił wziąć urlop. Chciałem tylko przypomnieć, że urlop zostaje udzielony na 5 lat. I pamiętaj o tym, Jacku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu. Dobrze. Obiecałem, że oddam mikrofon według starszeństwa burmistrz jako pierwszy. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Swoje podziękowania zacznę nieco nietypowo od indywidualnych podziękowań dla pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Lecha Turożyskiego. Zapewniam, że nikt nie potrafi mnie tak podtrzymać na duchu, jak pan przewodniczący dzisiaj tego również dokonał. Kiedy państwo czytali swoje sprawozdania, a do tego też za chwilę się odniosę, pan przewodniczący powiedział tak: i widzisz, ty naprawdę przez tę całą kadencję tylko spotykałeś się i odwiedzałeś ludzi. A tak zupełnie, zupełnie poważnie, taki głos rozsądku, spokoju i z pewnego dystansu, i nie mówię tu już tylko o panu przewodniczącym Duruszewskim, ale o każdym z was, każdym z członków Wysokiej Rady, dla mnie był bardzo ważny, żeby mi się czasem od tego jednoosobowego zarządu w głowie nie zakręciło. Szanowni państwo, panie przewodniczący, bo życzenia są ogólne, ale składam je na pana ręce. Bardzo trudne 5,5 roku. Dzisiaj zaczynamy o tym mówić już z nostalgią i jakby o pewnym śnie, który wspólnie przeżyliśmy, prześniliśmy. Tak, tylko że czasami ten sen ocierał się o koszmar. Pandemia, wojna w Ukrainie, wszystkie elementy, o których wspominał pan przewodniczący, to był bardzo trudny czas. Nie zostawiliśmy naszych mieszkańców nawet na minutę samych. I poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za to miejsce, nasze wspólne, spowodowało, że przetrwaliśmy wyjątkowo skomplikowane momenty, za co bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że nie baliście się podejmować trudnych decyzji. Tak, one były okupione rzeczywiście ciężkimi dyskusjami, również emocjami. Ale koniec końców wasza odwaga i zaufanie też do jednoosobowego zarządu w mojej ocenie, co było zresztą widać po waszych sprawozdaniach i ogromie prac, które włożyliście, miały sens. I zostawiamy wspólnie gminę Ożarów Mazowiecki po naszych 5,5 roku ciężkiej pracy, ale nie pozbawionej uroku, w dobrej kondycji, z dobrymi perspektywami na najbliższą i dalszą przyszłość, bo gmina nie kończy się ani zaczyna dzisiaj, nie skończy się również jutro. To jest bardzo skomplikowana materia, bardzo delikatna i my z tym darem obchodziliśmy się na swój sposób najlepiej, jak potrafiliśmy. Bardzo dziękuję wszystkim członkom szeroko rozumianego zarządu. Dzisiaj ja, wchodząc na pani burmistrz, Elżbieta Jastrzębska już jak stanęła, tak popatrzyła na was wszystkich i mówi: wzruszyłam się.
bo to są właśnie wspomnienia, bo to są też jej osobiste doznania z każdego dnia spędzonego ze mną jako jednoosobowym zarządem, z wami również na poszczególnych komisjach, ale też poza obowiązkami typowo zamykającymi się w klamrze tego budynku czy ulicy Kolejowej 2. Panu burmistrzowi Dariuszowi Skarżyńskiemu dziękuję, bo trudno było mi sobie bez niego wyobrazić moje zawodowe życie. Nie dlatego, że jest bardzo dobrym fachowcem, bo o tym państwo doskonale wiedzą, ale jest też bardzo dobrym człowiekiem. To, że jest bardzo ekspresyjny, no właśnie, to, że jest bardzo ekspresyjny, nie zmienia mojej opinii o tym, że to jest po prostu bardzo dobry człowiek. O Małgosi powiedziano już chyba podczas sprawozdań bardzo wiele. Ja mogę tylko dodać, no, że te budżety wbrew często nad wyraz przekazywanym uwagom zapinały się bardzo dobrze i będą zapinały się w dalszym ciągu. Mam taką nadzieję, a przede wszystkim duży spokój w przekazywaniu czasami przecież niełatwych informacji owocował tym, że państwo również czuli się bezpieczni, dysponując z roku na rok wyższym budżetem. Pani skarbnik, bardzo dziękuję. Pani sekretarz Wiola Niegrzybowska. Taki urok tej funkcji, że polega na bardzo częstym kontakcie z państwem. Niuanse prawne, niuanse praktyczne, ale też to przyzwyczajenie do ciężkiej pracy i do chęci niesienia wsparcia skuteczne. Jolu, bardzo dziękuję. Pani Beato, bardzo dziękuję. W zasadzie ja mogę tylko powtórzyć te słowa podziękowania, które padały z ust wszystkich przewodniczących komisji, bo pani po prostu na to zasłużyła. I mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, ludzie niezwykli, niezwykli dlaczego? Bo niezwykle pracowici, oddani swojej służbie. Ja zawsze mówię, że to, co mówił Pawlak w samolocie, który krążył nad Chicago, to nieprawda. Jak to było, wysoko najedzony i za nic nie odpowiada. Sołtys, tak? To nieprawda. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak potężna odpowiedzialność, łącznie z finansową, ciąży na was, czy w kontekście zbierania zobowiązań podatkowych. Przy niezwykle jednak ograniczonych kompetencjach czy przewodniczącego zarządu, czy sołtysa państwo dokonywali cudów, byli fantastycznym łącznikiem między przedstawicielami władzy publicznej w sensie ścisłym, a naszymi mieszkańcami. To ewidentnie jakby samorządowa Sól Ziemi. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim naczelnikom, kierownikom wydziałów, szefom jednostek wyodrębnionych. Ja tak sobie na nich patrzę, oni po prostu lubią swoją pracę, bo gdyby tak nie było, to Łukasz Czyż dzisiaj leżałby sobie albo siedział z wyciągniętą nogą, z zerwanym ścięgnem Achillesa i obserwował nas online, albo robiłby zupełnie co innego. A on jest dzisiaj razem z nami. Łukasz, bardzo dziękuję. To jest ewidentny dowód na zaangażowanie w pracę, ale też dowód sympatii dla swoich współpracowników i dla mieszkańców. I o każdym z was mógłbym dzisiaj opowiadać tylko same dobre rzeczy, bo dobrych rzeczy od was doznawałem. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dobrze, pan przewodniczący Tadeusz Migiel, bardzo proszę. Szanowni państwo, tu już bardzo dużo podziękowań padło. Ja się chciałbym tylko
powiedzieć, że tak jak Jacek powiedział, że jest perełką tutaj Beatka, która czuwała nad nami, nad naszymi pismami. I natomiast niech nam pozazdroszczą jeszcze takiego przewodniczącego, jakiego mamy. Dlatego, że mogę powiedzieć tak, to, że nie zdarzyło się może raz w całej kadencji, że ja prowadziłem sesję, kilka razy może Leszek, natomiast ogromną ilość pracy właśnie wkładał Andrzej, przewodniczący naszej rady. Nie zdarzyło się, żeby coś nas zaskoczyło, że o tak, nie przyjeszedł na sesję, bo nie przyszedł. Nie, cały czas czuwał nad tym i za to mu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Można powiedzieć tak, siedzi sobie wiceprzewodniczący całą kadencję. No ale tak to wygląda. Były inne obowiązki poza, powiedzmy, sesją, ale głównie to spowodowane było, że przewodniczący Andrzej był zawsze i za to dziękujemy. Nie dopuszczał, nie chodzi, żeby nas dopuścił. W ogóle on nad tym czuwał. Także dziękuję bardzo, Andrzejku. Bardzo dziękuję, wzruszyłem się. Pan sołtys Andrzej Sagan. Zapraszam, panie sołtysie. Domównicy. A to cała delegacja, tak? To zapraszam całą delegację domównicy. Dobrze. Poczekajcie jeszcze chwilę, urządzenie dostaniecie do ręki. Niestety albo stety to musimy zarejestrować. Zapraszam na środek. Mównica nie działa. Działa, tylko nie widać. Ewentualnie można. Mam znajomości z Maćkiem, także zadziała. Zadziała mównica? Dobrze, bardzo proszę. Więc tak, żeby się nie zacinać, to sobie to napisałam. Nasz szanowny burmistrzu i nasi radni, szanowni panowie i panie, dziękujemy za naszych spraw dopilnowanie, za nowe przedszkola, szkoły i boiska i za wasze lokalne igrzyska, za tereny zielone i za ulice doświetlone, za letnie baseny, które zyskały wśród mieszkańców wysokie oceny, za skatepark, tory rowerowe i siłownie plenerowe, za nagrody liczne i nasze place zabaw śliczne, za wasz czas i zaangażowanie, za plany budżetów na czas uchwalane i za pytania na sesjach trudne, nawet gdy nieraz wydawały się nudne. Za wasze niejedno głosowanie i nieraz głosu wstrzymanie. Za wasz zdrowy rozsądek i utrzymany tak ogólnie porządek. Ożarów się zmienił nie do poznania i jest to wynik dobrego działania. I radnych, i zespołu, który za kulisami stoi, a na co dzień też trudnej pracy się nie boi. Pani Małgosia, która skarbonkę dusi, pani Ela, którą fundusz zewnętrzny kusi. Pan Darek, który projektów pilnuje, pani Jola, która nigdy nie próżnuje. Pani Beatka, co wszystkie sznurki w radzie trzyma. Pan Marian, który litery prawa nie nagina. Pan Maciej, który panować nad mikrofonami potrafi, kończąc na panu Pawle, mistrzu fotografii.
I za to dziś wam wszystkim dziękujemy, lecz jeszcze więcej oczekujemy, bo pracy jest jeszcze wiele, o czym trzeba pamiętać w najbliższą niedzielę i dać kredyt zaufania ludziom gotowym do działania. My wam wszystkim życzymy powodzenia i nie mówimy do widzenia, lecz do zobaczenia. Proszę państwa, ja po tym wszystkim się po prostu podpisuję. Ja tu nie mam nic do gadania. Choć powiem państwu szczerze, że miałem zakusy, żeby wymienić parę nazwisk z radnych, ale mi to zakazano. Spełniam to życzenie. Proszę państwa, będąc radnym, to tak się wydaje z boku, chcieństwo to za mało. Trzeba mieć wiedzę. To jest największe dobro człowieka. Jeżeli się ma wiedzę, jak funkcjonuje samorząd, co wolno, co nie wolno, wtedy jest łatwiej. Niektórzy sobie to przyswajają szybciej, niektórzy wolniej. Ale jeżeli chcą się nauczyć, to jest najważniejsze. Że trzeba chcieć. Proszę państwa, ja państwu życzę następnej kadencji. Naprawdę nie chcę tutaj nic przesadzać. Znam państwa wszystkich dużo lat, bo i sam jestem najmłodszy. Pamiętam pierwszą kadencję, jak się to odbywało, jak były trudności w uformowaniu komisji, to po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, były to niesamowite czasy, bo każdy radny ciągnął do siebie. Tutaj chodnik, ten chciał drogę, drogę donikąd. I tak się dograć, jak się państwo dograli, to tylko współczuć i dalej życzę państwu takiej pracy. Dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego, kochani. Trzymajcie się, a ja dopóki będę żył z wami. No i się nie dajcie. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za to wystąpienie. Jeszcze moment, bo będą prezenty i to specjalnie od nas. Ja tylko technicznie powiem, że to jeszcze nie koniec, jeszcze nie zakończyliśmy sesji, także proszę cierpliwie jeszcze wytrzymać. Zobaczenie.
Dobrze, kontynuujmy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu w imieniu całej Rady Zarządu, osób obdarowanych. Piękny, ekologiczny, zielony prezent. Może posadzimy w Ożarowie te kwiaty, zobaczymy. Tak, ja mówię o gminie. Mam na myśli gminę, tak, mówiąc o Ożarów. Dobrze, szanowni państwo, słowa zawsze wypowiedziane, piękne, mają to do siebie, że czasami ulatują, a rzecz taka fizyczna, materialna pozostaje. Przygotowaliśmy dla części z państwa, tak jak widzicie tutaj przede mną na stole, takie podziękowania w formie takiej bardzo eleganckiej, oficjalnej. I tutaj zaproszę pana burmistrza, żeby mi pomógł, i panią Beatę na środek. Przyjmijcie państwo podziękowania. Przygotowaliśmy dla państwa radnych podziękowanie. Pozwolicie państwo, że odczytam treść tego podziękowania. Trzymam w ręku podziękowanie dla szanownego pana Lecha Torczowskiego, przepraszam, radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w związku z zakończeniem kadencji 2018-2024. Składamy wyraz uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszego miasta i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Podpisany przewodniczący i burmistrz z dzisiejszą datą. Nie, końca kadencji 30 kwietnia. Nie wziąłem okularów, przepraszam. Mam swoje, tylko wziąłem. Składam podziękowanie dla pana przewodniczącego Tadeusza Szmigiel. Zapraszamy, Tadeusz, do nas. Dziękuję bardzo. Podziękowanie dla pana przewodniczącego Kamila Radnego, Badarskiego, przepraszam. Dziękuję. Podziękowanie dla szanownej pani radnej Małgorzaty Rutkowskiej. Podziękowanie dla szanownego pana radnego Jana Mikołajczyka. Panie Janie, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszam burmistrza, bo źle na zdjęciach prosił. Podziękowanie dla szanownego pana radnego Zbigniewa Szelembauma. Zbyszku, zapraszam. Bardzo dziękuję. To były niezapomniane chwile. Na zawsze będę pamiętał. Składam podziękowanie dla szanownego pana radnego Rajmunda Oskierko. Składamy podziękowanie dla szanownego pana radnego Adriana Antosiewicza. Dzięki, Adrian. Do zdjęcia. Składamy podziękowanie dla szanownej pani radnej Anny Bartoszewicz. Do zdjęcia. Składamy podziękowanie dla szanownego pana radnego Marcina Sowickiego.
Składamy podziękowanie dla szanownego pana radnego Grzegorza Karola. Pod pachę? Też się przyda. Nie wiadomo, gdzie będzie kto kandydował. Składamy podziękowanie dla szanownej pani radnej Niny Jędrzejczak. Ostatni będą pierwszymi. Ale blisko to robimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdjęcie? Tak. Okay. Nie puszczam. Składamy podziękowanie dla szanownej pani radnej Grażyny Szymankiewicz. Dobrze. Składamy podziękowanie dla szanownej pani radnej Marii Dominiak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Składamy podziękowanie dla szanownego pana radnego Janusza Kędzierskiego. Janusz, dziękuję bardzo. No, jak chcesz. Składamy podziękowanie dla szanownego pana radnego Jacka Rosłona. Dziękuję bardzo. Składamy podziękowanie dla szanownego pana radnego Tadeusza Pytkowskiego. Składamy podziękowanie dla szanownej pani radnej Doroty Jaworskiej. Składamy podziękowanie dla szanownej pani radnej Krystyny Tenderendy. I składamy podziękowanie dla szanownego pana radnego Sławomira Kowalskiego. Dziękuję bardzo. To nie koniec podziękowań. Przygotowaliśmy jako Rada Miejska podziękowanie jeszcze dla kilku osób. Pozwolicie państwo, że odczytam treść podziękowania. Trzymam w ręku podziękowanie dla szanownego pana Mariana Sadurskiego, radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Kadencja 2018-2024. Dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszego miasta i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. I tu są podpisy obu stojących panów. Panie mecenasie. Ale to nie oznacza automatycznego przedłużenia umowy. Dziękuję. Pani brato, zapraszam. Thank you.
Zdradzę Państwu, że do ostatniej chwili kombinowała i migała, żeby nie odebrać tego, albo po godzinach odebrać. Pani Beato, nie da rady. Ogromne podziękowania. Treść podziękowań są takie same, więc nie będę już odczytywał. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam szanownego pana Łukasza Czyża. Może ja podejdę, będzie łatwiej. Tak, my podejdziemy, będzie łatwiej. Jakie będziesz miał? Inne zdjęcie. Jeszcze but, jeszcze but. Nie lub. Dzięki. Podziękowanie dla szanownego pana Jakuba Ciećwierza. Panie naczelniku, zapraszam. Tak. Mamy podziękowanie dla szanownej pani Pauliny Gajewskiej. Zapraszamy. Podziękowanie dla szanownego pana Tomasza Tymoftyjewicza. Panie Tomaszu, zapraszamy. Wydział Społeczny. Dzięki serdecznie. Najkrótsza stażem, ale już się dała poznać bardzo pozytywnie. Podziękowania dla szanownej pani Agnieszki Skarżyńskiej. Pani Agnieszko, zapraszam. Składamy podziękowanie dla szanownej pani Marzeny Ostrowskiej. Składamy podziękowanie dla szanownego pana Roberta Gładowskiego. Robert, zapraszam. Składamy podziękowanie dla szanownej pani Jolanty Dragan. Składamy podziękowania dla szanownego pana Macieja Poligaja. Duże dzięki, Maciek. Dziękuję bardzo.
proszę pana. Poczekajcie. Teraz ja przyjmuję prowadzenie bez pozwolenia. Pozwolisz, czekał panie na to. Przewodniczący, że przeczytam. Podziękowanie dla szanownego pana Andrzeja Cichala, radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w związku z zakończeniem kadencji 2018-2024. Składamy wyrazy uznania za pełne zaangażowania na pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszego miasta i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Podpisy są te same. Panie przewodniczący Andrzeju, bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Podłożę na bok. Teraz mamy taką nagrodę specjalną w formie statuetki podziękowania za... Przepraszam. Już mniejszych liter nie mogliby wydrukować. Za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszego miasta. Panie komendancie Stanisławie, zapraszam. To na końcu, na końcu, na końcu. Tak. Dobrze, zacznijmy od kobiet. Dziękujemy szanownej pani Elżbiecie Jastrzębskiej-Jóźwiak. Elu, zapraszamy. Gdyby ktoś z państwa nie wiedział, pani Elżbieta pełni funkcję zastępcy burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Za niezliczone godziny poświęcone reprezentowaniu naszej społeczności, pani pasja i zaangażowanie w lokalne sprawy zdecydowanie przyczyniły się do rozwoju naszego miasta, pozostawiając niezatarte ślady po zakończeniu tej owocnej kadencji 2018-2024 i tutaj w podpisie całe prezydium Rady Miejskiej. Bardzo proszę i dziękuję pani. Bardzo zdjęcia. Dzięki piękne. Tak. Pani Małgorzato Piotrowska, zapraszam, nasza skarbonka. Treść podziękowania jest taka sama, więc już nie będę odczytywał, ale ogromne dzięki. Jolu, zapraszam. Doskonale wiecie o tym, wujek Google, ciotka Wikipedia wysiada przy Joli. Także Jolu, ogromne dzięki. Jola się nie zawiesza. Nie ma powodu. Ona się od niej uczy. Panie Dariuszu. Brawo.
Wiele słów już zostało wypowiedzianych za tą technikę, merytorykę, za bardzo ciekawy charakter, podejście do wielu ciekawych, trudnych tematów. Za to serdeczne dzięki. Bardzo proszę. Dziękuję. No i na koniec panie burmistrzu. Nie, spokojnie. To jest wzruszenie. Treść odczytywałem, bo treść jest uniwersalna, ale doskonale wiesz, znamy się parę ładnych lat. Za godziny merytorycznych rozmów, za spory konstruktywne, mniej konstruktywne, za pozytywne, za negatywne emocje i za wiele takich normalnych, codziennych ludzkich spraw. Ogromnie dziękuję i składam wyrazy szacunku. Jeszcze jakbyś burmistrzu został tutaj ze mną, zapraszam Zbyszka. Wiem, że Zbyszek chciałby dwa słowa powiedzieć. Jeżeli można, to ja jednak skorzystałbym z ambonki. Dobrze, to my siadamy. Tak. A ty stoisz. Tak, proszę Państwa, tak na zakończenie tej długiej, bo trwającej 5,5 roku, 8 kadencji Rady Miejskiej, chcę w imieniu radnych Klubu Forum Samorządowego Gmin gorąco podziękować przede wszystkim wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za życzliwość, dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, tak bardzo pomocnymi w sprawowaniu mandatu radnego. Szczególnie gorąco chcę podziękować pani Beacie Migda, tak wspaniale koordynującej pracę naszej komisji, życzliwość, profesjonalizm, cierpliwość, bo rozrabialiśmy nieraz, całkiem niezłe robiliśmy zamieszanie. Dziękujemy bardzo pani Beatko. Serdeczne podziękowania składam pani Jolancie Niegrzybowskiej za cierpliwe wyjaśnianie zawiłości legislacyjnych przy podejmowaniu uchwał, co można, a czego nie powinno się. I za ten niegasnący uśmiech. Dziękujemy bardzo. Nie mniej gorące podziękowania pragnę złożyć pani Małgorzacie Piotrowskiej za pilnowanie naszej wspólnej kasy, ale także za te cierpliwe wyjaśnianie, dlaczego w tych rubryczkach to musi być zapisane tak, a nie w inny sposób. Bardzo dziękuję, Małgosiu. Serdeczne podziękowania za życzliwość, pomoc, poświęcony nam czas, wyrozumiałość składam naszym wspaniałym wiceburmistrzom, pani Elżbiecie Jastrzębskiej-Jóźwiak i panu Dariuszowi Skarżyńskiemu. To właśnie dzięki wam załatwialiśmy najpilniejsze i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców sprawy. Serdecznie dziękuję w imieniu całego klubu. I teraz najgorętsze podziękowania składam panu burmistrzowi, Pawłowi Kanclerzowi, naszemu sternikowi za ten bezkolizyjny rejs naszej gminnej łodzi. Pomimo wielu raf i mielizn, których nie było na mapach, kiedy wypływaliśmy z portu 5,5 roku temu. Dziękuję bardzo za to, że zawsze stawiałeś na tą zespołową pracę, że słuchałeś naszych uwag. Za tą długą i niekiedy trudną podróż dzisiaj serdecznie ci dziękujemy. Na zakończenie poproszę przewodniczących komisji
o wręczenie pamiątkowych statuetek, które pozwolą Państwu, będą Państwu dłużej przypominały o naszym klubie Forum Samorządowych Gmin. A korzystając z okazji, bo teraz lekkie zamieszanie, chciałem jeszcze Państwu radnym powiedzieć taką techniczną rzecz. Zwyczajem naszych parlamentarzystów chciałem, żebyśmy zabrali sobie dzisiaj te tabliczki, które są przed Wami, ale okazało się, że one są klejone takim klejem, że niestety muszą nasi technicy troszkę nad tym popracować. To jest bardzo delikatna materia i pozwolicie, że w przyszłym tygodniu już na spokojnie, jak uporają się z tym problemem, będą tabliczki do odbioru na pamiątkę. Już nie przeszkadzam. A ja do siebie chciałbym jeszcze zaprosić panią dyrektor naszej biblioteki. Zdradziła mi tajemnicę, że też chciała zabrać głos w tym miejscu. Pani dyrektor, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za kadencję, która dla mnie była szczególna, a dziękuję w imieniu wszystkich pracowników Biblioteki Publicznej imienia Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim. Jest to dla mnie zaszczyt i radość, bo jestem ich przedstawicielką. I chciałam Państwu podziękować przede wszystkim za serce, za poświęcony czas, za rzecznictwo w sprawach, które dla nas są bardzo istotne, bo budują naszą przyszłość, zwłaszcza przyszłość naszych dzieci, młodzieży, naszego miasta i gminy. Życzę Państwu sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym. Trzymam kciuki za wszystkie, którzy tego potrzebują. Wszystkiego dobrego i przy okazji chciałam na piśmie, żeby zostało coś na pamiątkę, złożyć podziękowanie na ręce i pana burmistrza, i pana przewodniczącego. Oczywiście dokument będzie dostępny w Biurze Rady już od jutra. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zrobiło się bardzo miło, ale przychodzi ten moment, kiedy po raz ostatni muszę wypowiedzieć tą formułę. Otwieram dyskusję. Wyczerpałem porządek obrad przewidziany na dzisiejszą sesję. Zamykam obrady 79. uroczystej sesji Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę sukcesów.